Powiem, co to za wystawa jest i dlaczego powstała. To znaczy, to jest kolejna odsłona takiego cyklu wystaw, które powstały z okazji 40-lecia powstania Solidarności. W tamtym roku powstała, urodziła się Solidarność. Idea była taka, żeby pokazać lokalne środowiska solidarnościowe, te mniejsze miejscowości powiatowe, gminne i tak dalej. Oprócz tych oczywiście no, ikonicznych, tak? No i została stworzona wystawa przez centrale i oddziały. Ta wystawa krąży, bo przez rok krążyła po Polsce i teraz ona wyląduje 31 sierpnia w Gdańsku na Placu Solidarności i tą starą wystawę będzie otwierał nowy prezes, który jest Gdańska, to wiadomo, dlatego musi odchodzić Gdańsku, to jest jasna sprawa. Natomiast za tą wystawą poszła następna odsłona, czyli tu rodziła się Solidarność Rolników Indywidualnych i ta którą tu mamy, tu rodziła się opozycja, jest jakby trzecią częścią, a związana jest z 76 rokiem i czerwcem 76 roku, czyli tymi wydarzeniami jednodniowymi, strajkami robotniczymi tam w 112 miastach, ale najważniejsze i znane to jest oczywiście Radom, Ursus, bo to Ursus wtedy jeszcze nie była Warszawa, tylko za karę została Warszawą Ursus, i Płock. W wyniku został ten burt robotniczy, który wybuchł spontanicznie, związany był z ogłoszeniem przez Jaroszewicza podwyżek i to niezły, to znaczy 10-procentowych. Ale nie wynagrodzeń, tylko właśnie za artykuł spożywczy. Robotnicy się zbuntowali, zablokowali w Ursusie tory, w Radomiu spalili komitet. Najbardziej taki łagodny przebieg miało to w Płocku. No, skończyło się na tym, że władza zareagowała jak zwykle, czyli na początku wysłała ZOMO, zaczęła pałować, robić ścieżki zdrowia. No, najbardziej tragiczne skutki były w Radomiu, gdzie ponad 1000 osób zwolniono z pracy, robiono publiczne połajanki, nazywając warchołami tych robotników, którzy zdecydowali się strajkować. No ale w koniec końców wieczorem 25 czerwca Jaroszewicz tą podwyżkę odwołał i wtedy zrobił to w telewizji, więc wszyscy mogli to usłyszeć w wydaniu dziennika telewizyjnego. Dlaczego dla późniejszych losów Polski to było takie ważne, ten bunt robotniczy? No bo on nie zakończył się tak jak zawsze, to znaczy, że władza albo się zmieniła, albo odwołała podwyżki, tylko stało się coś jeszcze, to znaczy powstała najpierw nielegalna, a potem już legalna działająca po 80 roku opozycja, czyli najpierw Komitet Obrony Robotników, potem ROPCIO, potem Konfederacja Polski Niepodległej. I właściwie no, bez zrozumienia, jak rodziła się opozycja w Polsce wtedy, no to właściwie dzisiaj nie zrozumiemy, jak działa w ogóle polityka w Polsce, bo generalnie większość tych osób, które wtedy tworzyło opozycję PRL-owską, antyperelowską właściwie, antykomunistyczną, no dzisiaj działa nadal w polityce i to czynnie, powiedziałbym. Głównie chodziło nam o to, żeby oddać jednak hołd robotnikom, no bo to oni na własnych plecach najbardziej poczuli, jak ich kocha władza, która mówiła, że sprawuje władzę w ich imieniu, notabene. I oto jest ta wystawa. Dlaczego w Pruszkowie ona stała, pierwsza jej odsłona była w Ursusie, czyli w rocznicę 25 czerwca. Potem była pokazywana w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Osób Represjonowanych w PRL. No bo chcieliśmy tam pokazać, gdzie te osoby z tej opozycji trafiały, tak? Znaczy, no to było, tam się to de facto wykluwała ta opozycja, czyli w tym więzieniu na Rakowieckiej. No a Pruszków dlatego, że Pruszków należał do kiedyś, tak? Czyli w momencie, kiedy wybuchały te strajki i robiła się opozycja, należał do województwa wtedy warszawskiego, tak? Czyli to są jakby takie najbardziej związane z terenem, z Warszawą, takie tereny powiatu pruszkowskiego, tereny związane podwarszawskie, bo de facto, nie wiem, 80-90% takich miejscowości, prawda, jak Grodzisk Mazowiecki, Pruszków pracuje i dojeżdża i de facto to są warszawiacy, tylko tyle, że mieszkają poza Warszawą, tak? Natomiast życie społeczne bardzo często, jeśli nie mówię zawodowe, dzielą z Warszawy. Panie burmistrzu, prosiłbym o... Pan starosta. Pan prezydent, pan starosta. Szanowni Państwo, ta wystawa oprócz tego, znaczenia, o którym wspomniał mój przedmówca,
ma jeszcze jedno znaczenie. Otóż chcielibyśmy uruchomić ideę społeczną zbudowania takiej lokalnej wystawy, w której przypomnimy działania ludzi tworzących NSZ Solidarność na terenie naszego miasta i historię, która jest znika, która znika, albo jest zmieniana, albo po prostu jest zapominana. To, co pamiętamy w Pruszkowie, to, co pamiętamy ze swojego życia. Pan prezydent nie może tego pamiętać, natomiast dla osób w moim wieku są to po prostu kolejne lata przeżywane w Pruszkowie wraz z tworzeniem Związku Zawodowego Solidarność. Stan wojenny, wprowadzenie go w Pruszkowie niezwykle dramatyczne, ze jednostkami wojskowymi zlokalizowanymi we wszystkich szkołach na terenie miasta, z czołgami, z bazami naprawczymi, transportowymi, z wojewódzkimi wozami piechoty. To wszystko się działo i to aż trudno sobie dzisiaj wyobrazić. Dlatego chcemy po tej wspaniałej wystawie rozpocząć akcję zbierania informacji i materiałów o tym, co się działo w tamtych czasach w naszym mieście i w naszym powiecie, ażeby stworzyć tak, być może tak wspaniałą wystawę, ale o tym, co jest najważniejsze dla naszych mieszkańców. Oczywiście wydźwięk ogólnokrajowy, wydźwięk polityczny do dzisiaj, natomiast również w naszej społeczności ludzie, którzy tworzyli Solidarność, do dzisiaj są bardzo aktywni i współtworzą naszą rzeczywistość samorządową przede wszystkim, ale również rządową. W związku z tym warto o tym mówić, warto przypominać, a były to okresy naprawdę trudne i chwalebne, dlatego z dużą stymą przyłączamy się do tej idei. Szanowni Państwo, na początek serdeczne podziękowania dla Instytutu Pamięci Narodowej za to, że ta wystawa właśnie może odbyć się w Pruszkowie i w tak wspaniałym miejscu. Jesteśmy w centrum miasta, w parku Kościuszki, gdzie przychodzą całe rodziny, osoby młodsze, starsze. To jest to miejsce, gdzie my tutaj się gromadzimy, więc doskonała okazja do tego, aby szczególnie młode osoby mogły się z tą historią zapoznać, żeby ta historia do tych młodych osób wychodziła. Mamy tutaj w niedalekiej odległości liceum Tadeusza Kościuszki, którego tam prowadzący jest pan starosta, jak i również liceum Tomasza Zana, więc naprawdę lokalizacja jest wspaniała. Mam oczywiście nadzieję, że to jest taki początek właśnie z takimi sprawami, które przedstawiamy panu starostą, panią dyrektor, również z Instytutem Pamięci Narodowej. Będziemy tego typu wydarzeń organizować więcej, szczególnie, że tych lokalizacji, tutaj wcześniej z panią dyrektor o tym rozmawiałem, w Pruszkowie będzie znacznie więcej do tego typu pięknych wystaw. Tutaj po sąsiedzku projektujemy ulicę Kościuszki, gdzie właśnie tego typu rozwiązanie na tego właśnie, na tego typu wystawy będziemy chcieli przewidzieć. Tak samo na ulicy 3 Maja w sąsiedztwie Muzeum Dulak również, więc naprawdę jesteśmy wdzięczni, że mamy możliwość oglądania tej wystawy. Zapraszamy do Pruszkowa. Pruszków zawsze jest życzliwy do tego typu imprez, uroczystości, wystaw. Róbmy to, bo to na pewno będzie nam wszystkim służyło, a tak jak na początku powiedziałem, to jest najważniejsze, że z tą historią możemy docierać do tego młodszego pokolenia, któremu na pewno trzeba będzie przypominać, o tym mówić, uczyć. Tak jak pan starosta powiedział, ja faktycznie tego nie pamiętam, ale dzięki temu, że rodzice tą wiedzę przekazywali, to mam nadzieję też, że tutaj wspólnie będziemy mogli docierać do jak najszerszego grona odbiorców. Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie jeszcze i ja powiedzieć jedno słowo. Przede wszystkim pragnę podziękować panu doktorowi Gołaszewskiemu, Dariuszowi Gołaszewskiemu, który od wielu lat współpracuje z Liceum Dulaczy 21 przy organizowaniu spotkań przystanek z historią Muzeum Dulaczy 121. Pragnę również powiedzieć, że Muzeum Dulaczy 121
solidarnościowej Pruszkowa, o której już wiele wiemy, ale nie wiemy wszystkiego, by stworzyć takie archiwum dotyczące tego okresu istnienia naszego miasta i również powiatu. Bardzo serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wystawą. Dziękujemy. Ja bardzo dziękuję. Za przybycie. Dziękuję. No a potem właściwie to ta część warszawska to też nie była taka centralna trochę, no bo właśnie Warszawa była najważniejszym ośrodkiem opozycji. Tak? Dzień dobry. Była najważniejszym ośrodkiem opozycji i siłą rzeczy, no tutaj było, Nowa działała, czyli nielegalna drukowanie książek, biuletynów. Oczywiście Antoni Macierewicz, jak podszedł do tej, to drżało mu serce. Bo oczywiście jest wszystko na tej, ale to mnie Antoni Macierewicz pytał, a gdzie jest głos? Tutaj się pytam, a gdzie jest głos? Ja mówię, a to robi Jacek. To robi Jacek, prawda? Więc proszę do mnie nie strzelać. A wola jest? Proszę do mnie nie strzelać. Natomiast no tutaj Antoniego Macierewicza tutaj umieściliśmy przy Komitecie Obrony Robotników, no bo właściwie on stworzył tak, tą czarną jedynką, a on mówi, o najgorsze zdjęcie do prawicy. To jest 1971 roku, siedzi na Powązkach, tak, na Starych Powązkach, ale zależało mi, żeby był i Lityński, i Romaszewski, tak, no bo to właściwie jest to pytanie na to, tak, no, tak. Jak dzwoniłem, to wiem o Solidarności wystawy, tam jeszcze działacze, tak? A oni mieli wtedy po 30-40 lat. To najważniejsze, najfajniejsze zdjęcie, tutaj chciałem też pokazać, to nie widziałem nawet, bo posiłkuję się tym zdjęciem, gdzie to jest. Jak powstawał 79 rok, KPN powstawał. Powstawał KPN 79 rok. Tak samo, pokoju i zaraz widziałeś coś takiego. Co było na powstaniu KPN-u? Ja mówię, jak to? Adam Michnik zakładał KPN. To jest nieprawdopodobne, jak wtedy losy ich razem splotły, a potem jak się ich losy, a dzisiaj to już w ogóle na nowo, tak? Natomiast no, większość dni to są znane, tak jak Kurczuca, znaczy dla nas znane, tak? Wielka wystawa, ale to jest taki sygnał... Ona jest duża, bo jak się przyjadą ze wszystkich oddziałów, tak? No to wtedy jest ponad